Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Good Game Empire. I zgodnie z obietnicą odcinek się pojawia po dwóch dniach przerwy. Czym dzisiaj się zajmiemy? Jeszcze nie wiem, ale na początek na pewno w ogóle wybuchła wojna o Berrymont. Więc fajno. My sobie teraz wszystko to właśnie poodblokowywujemy, żeby trochę rubinków wpadło, żeby też troszkę tam poatakować. W tej chwili wojsk w ogóle nie mam, ponieważ no, parę minut temu dosłownie wysłałem atak na obcego. W ogóle widzę, że tutaj surki jakieś do mnie lecą na posterunek. A kto to mi tu wysyła? Jedzonko. Dziękuję bardzo, że jedzonko wysyłacie, ale akurat jedzonka mam aż nadmiar, więc by mi się surki po prostu do budowy przydały, ale dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Dobra. No to odlokowujemy sobie teraz po kolei wszystko jak leci. Już zapomniałem jak to się robiło, kurczę, widzicie, nie grało się chwilę i człowiek głupieje. Dobra, archipelag. Który sobie wziąć? Ten tańszy. I tak nie będziemy nic specjalnego tam robić. Parę ataków może puścimy. Ale tak, to żeby jakieś topki cisnąć, to raczej nie. Okej. Okay. Rubinki doświadczenie, fajno. Zgodnie ze zwyczajem taka nazwa zamku. Minus 1, o 0. O, i reklama. No i pół minuty znowu idzie w tyłek. No mówię wam, te reklamy są no, po prostu... Oni je wprowadzili dopiero niedawno. Tak, naprawdę. No, nie wiem. To jest tragedia, co się dzieje z tym Good Game'em po prostu, no nie? Bez kitu. Teraz czekać pół minuty, żeby można było potem znowu grać. Nie no, masakra. Dobra, zamek wygląda w ten oto sposób. Zadanie mamy za rubinki, żeby tam mieć jednostki ofensywne, sobie oczywiście to zrobimy. Musimy tych robić, bo oczywiście nie możemy robić cesarskich, ponieważ nie mamy tej sławy Berrymondowej, czy jak to tam się nazywa. Okej, to odblokowane. Teraz sobie jeszcze Berrymont odblokujmy. Ten droższy zawsze, to warto, bo to tylko surowce kosztuje, surowców zawsze nie szkoda, bo to szybko idzie zdobyć. Rubinki, kaska wpadła, nazwa zamku, obozowisko. Proszę bardzo, jesteśmy w ogóle u niebieskich. Dobrze, wolę być u niebieskich. Zróbmy sobie, zacznijmy sobie rekrutować tych żołnierzów. To było tu. Dobra. To też jest zadanie na początek w ogóle, żeby posiadać ileś tam tych mięśniaków. Czy coś można sobie ulepszyć? Można. Ok. Subcio. O, no i już pierwsze nagrody wpadają. Posiadaj mięśniach strzelec, ok. A jeśli chodzi o... Aha, magazyn musimy zbudować. Dobra, zbudujmy sobie jeden magazyn. Zawsze tak pamiętam, na początku się robiło. Ojoj. I potem się odblokowują kolejne... kolejne poziomy tutaj tych... tych wszystkich aren. W sensie, że będą zadania takie, no nie? Dobra. Więc... tutaj ogarnięte. I co teraz? Ja bym teraz sobie spokojnie na posterunkach pobudował, co się da pobudować. Trochę tego kamienia mam, to coś tam możemy sobie ulepszyć. Na pewno te gospodarstwa, to jest mus. Czy sobie zrobimy jakieś tutaj maszynki? No, zróbmy sobie. Zróbmy sobie te flagi. Flagi nam się na pewno przydadzą. Teraz wysłałem atak właśnie z flagami. Zaraz wam pokażę zresztą, jaki atak wysłałem. No to jak patrzyłem, mam
3500 flag, coś koło tego, więc parę ataków da się na tym wysłać spokojnie. O, okej, okay. Tutaj jest w ogóle full kamienia. To ulepszajmy sobie magazyn. A co? Można. Okej. Okay. Jeszcze tylko redut. Tutaj magazyn. Kamienia nie ma. To sobie zróbmy, nie wiem, gospodarstwo. Proszę bardzo. Niech się ulepsza. No i oczywiście flagi sobie również sobie będziemy tworzyć. Ok, więc posterunki są. Teraz tak, przejdźmy sobie właśnie na mapę świata. O matko, gdzie mnie wywaliło. Ok, chodźmy tu. Tu w ogóle widzę się jakieś nowe posterunki pojawiły. W sensie, może nie nowe, tylko po prostu jakiś gracz przestał istnieć i zwolnił posterunek. On jest bliżej niż ten mój, ale w sumie ten też jest blisko, więc nie ma sensu, żebym sobie zmieniał. Niech będzie. Dobra. Miałem wam pokazać atak. W ogóle obcy 69 poziom. Ustawienie było takie. W sumie jednostki defensywne stricte, więc sporo chwały powinno wpaść. Puściłem atak środek i prawa flanka, ja już wam pokazuję. Jak to wygląda? O, wygląda to w ten sposób. Puściłem full flag, bez maszynek, bo obrońcy są tylko na tym skrzydle, więc tu będzie bez problemu. No i teraz tylko będziemy czekać na to, aż atak dojdzie. Oczywiście nie będę tyle odcinka nagrywał, tylko po prostu w następnym odcinku kiedyś tam wam pokażę raporty, jak to wygląda. Więc spoko. Natomiast jeszcze właśnie miałem sobie herb zmienić. Żeby więcej sławy było, tak? A czy chwały, Boże. Dobra, 4%. Więcej zawsze coś, więc fajno. I jako, że wysłałem wszystkie jednostki, jakie miałem w tej chwili, wszystkich żołnierzy wysłałem na atak, jeszcze miałem parę wolnych miejsc, muszę sobie zrekrutować po prostu żołnierzy. Nie mam ludzi. Rekrutujmy sobie tych strzelców. Oni są dobrzy nawet. Znaczy dobrzy, no oni są... no ujdą, no. Dobrze, że mam te badania zrobione, to ujdą, nie? Jakie jest zadania na konkurs szlachectwa? Aha. Zakręć kołem fortuny. To nie mogło to być 2 dni temu, jak ja kręciłem kołem fortuny, przepraszam bardzo. Nie mogło wtedy to być? Ojeju, bym wtedy wygrał te demoniczne, nie? I tak dalej. No, kurczę, ale by było fajnie. Jeszcze losy by wpadały. O nie, o nie, o nie. Dobra, darmowy obrót sobie róbmy. Punkty VIP. Bez sensu, no ale dobra. Okej, okay. Mamy tego Herolda. Jak tam Sojusz? Sojusz 19 milionów punktów sławy zdobył. W ogóle nastąpiła jakaś ciekawa reaktywacja Sojusza. Bardzo mi się podoba. Mamy już 17 graczy. Jak wchodziłem dzisiaj na grę, chwilę temu było 16, więc wszyscy widzę tutaj pomału dołączają. Manisław jest na razie, widzę, że się nigdzie nie wybiera. Pikachu również przyszedł. No i mamy tutaj kilku nowych graczy. Ogaren, ktoś chyba w LoL'a gra. Fajnie. Może się Sojusz trochę rozwinie. Zobaczymy. Poziom wbiłem, ty. Dobrze. A bo z tego... A dużo tutaj, dużo dostałem expa. Dobrze. Fajnie, podoba mi się to. Jak tam... Właśnie tutaj robiliśmy te zadania. Król Cieni. Barbarzyńskie wieże 20 poziomu. Dobra, to my sobie może poatakujemy dzisiaj trochę tych barbarzyńskich wież. Okej. Myślę, że możemy tak zrobić. Jakiś wywiad, tak? A, Pikachu, no. A, no, on pewnie mi sprawdzał te surowce albo coś. Spoko. Luzik. Dobra, to co? Chodźmy na świat. Na iceberga.
Chodźmy na iceberga. Zobaczymy, co tu. O, oczywiście reklama. Jezus, te reklamy są takie do kitu. Ja w życiu nie będę płacił, żeby robić to. Dobra, to nie. O, po prostu musimy cierpliwie poczekać. Boże, jak mnie to denerwuje. Dobra. Nieważne, co to mamy. Dobra, Pikachu, dziękuję ci bardzo. Odpiszę ci. O Jezus, nie umiem pisać. Dobra, wysłane. Teraz tak, jak ta zima w ogóle wygląda? Wygląda nie najgorzej. Mogę sobie dokupić więcej tych w ogóle, żołnierzów. A co? Dajemy full. O. Jakie tu w ogóle mamy zadanie? Czy nagrywam Pikachu? Tak, nagrywam. Tak, odpiszę ci, żebyś wiedział. Wiem, że ty... Dobra, ty Pikachu, zawsze... Ty zawsze wiesz, kiedy nagrywam, zawsze wiesz. Jak tylko widzisz, że wchodzę na grę, to... Oho, Marek będzie nagrywał. Mhm. No i w sumie masz rację, z reguły jak wchodzę na grę, to nagrywam. Pozdrów Sojusz. Tak, pozdrawiam cały Sojusz. Mówię, reaktywacja jakaś nastąpiła, bardzo się cieszę. Maniek coś tam tworzy, Pikachu też coś tam tworzy, bardzo fajnie, rozwijamy się. Ja się stąd na razie nie ruszam, więc jest git. I teraz tak, zobaczmy sobie te zadania. Ja je patrzyłem ostatnio. Trzeci poziom wioski, to nie... Dom do poziomu 6, 0 na 5. Dobra, ulepszajmy sobie te domy, bo co by nie. I poatakujmy teraz trochę tych... No, tych wiesz. Na piórku, co się będę rozdrabniał. Jak tam wygląda sytuacja? Środek i prawo, okej. Okay. O, mam tu dużo tych. To dobrze. To może być. Zróbmy tak, nie tak. Nie tak. Bo ja tu nie mam tego. Dobra, nieważne, będzie. Bo ja tu wspomniałem, że mało maszynek mam, ale to nic. Dobra, wyślijmy tak. I wyślijmy jakiś kamień. Super. Subcio, teraz tu. Moment, czy to jest... Nie, tu będzie coś innego, bo tu są dwa zwycięstwa do poziomu. Tu jest jedno, to sobie tak zróbmy, ok. Jak tu wygląda teraz? Aha, są same wieśniaki, to dajemy wieśniaki. Wieśniaki dajemy tak, tak, proszę bardzo. O. Ok, fajno. Ataki poszły. Może na następnym odcinku skupimy się właśnie głównie, żeby tylko tutaj atakować, co? To wie, że ja się postaram trochę poulepszać coś. Poziom w ogóle wpadł, to mi się bardzo podoba. Jak już tu jesteśmy, chodźmy sobie teraz na Hamunaptrę. Już nie pamiętam, jak ja tam z wioskami w ogóle stoję, czy jakieś wioski mam, czy nie. Aha, posiadaj tę wioskę, okej, to nie. Prasa do oliwy, tak. O, stać mnie, no to skupimy, dobra. I tak chcę te wszystkie zadania na razie zrobić, żeby exp wpadał, a dopiero potem będę to wszystko burzył, no nie? Chyba jasne. Więc spoko. Trochę surki spadło, ale to nic. Jak tam z żywnością? No mamy trochę tej żywności, to możemy sobie spokojnie jeszcze... powerbować paru żołnierzy. O. Niech będzie. Jeszcze chodźmy na Warensburg. Tu w ogóle na... To najgorzej stoi ten zamek. Broń bazy. Posiadaj taran. Żelazny taran. To sobie... Zróbmy taran. 5. Proszę bardzo. I... Aha, pierwszy poziom wioski. No to tego niestety szybko nie zrobię. Okej. Okay. A wieżyczka sobie ulepszymy. A co? Niech będzie. Proszę bardzo, super.
No i co? Chodźmy na obozowisko, może zobaczyć, co tam się ciekawego będzie działo. Rozwiniemy sobie trochę, potem poatakujemy. Przyspieszmy sobie. Niechcący dwa razy kliknąłem, ale to nic, okej. Okay. Co teraz mamy tu robić? Moment, moment, moment. Tu... Ile tu jest zadań tego? Mur zamkowy. Mur zamkowy. Moment, co? A no tak. Ale dużo ekspa tu jest za to. Dobra, te areny treningowe sobie w takim razie ulepszmy. Ale widzę, że tutaj z tego Berimondu idzie dużo zdobyć tego doświadczenia. To spoko bardzo. Okej, okay. Expik wpada. Miałem się jak strzelec. Też będzie zadanko, zaraz sobie je zrobimy, dobrze. W sensie, no zaraz nam się też zrobi, bo rekrutujemy cały czas, to jest spoko. Kwatera główna też do ulepszenia, tak, ale no tu już więcej surowców potrzebujemy niestety, więc na razie tego nie zrobię. Jak tam tu się werbuje? Okej, okay. Jak się werbuje? Otrzymane zasoby, tak. Dziękuję ci bardzo za surki. Dziękuję. Okej. No to co? Atak wszedł. Widziałem. No nie wierzę. Znowu te reklamy. Nie zwróciłem uwagi, jakie te straty mieliśmy w tym ataku teraz. Zaraz sobie zobaczę. Czterech straciliśmy, spoko. Minutki, to jest fajne, że te czasówki właśnie wpadają, no nie, to... To się na pewno zawsze będzie przydawać. O, to jest tak jak było tu. To tu możemy polecieć, środek i prawa, bo tak było właśnie. Środek, prawa. I lecimy, ok? Ten dowódca w ogóle też jest fajny, spoko, bo to jest ten wydarzeniowy, którego zdobyliśmy i on jest cały ten z Berimondu, no nie? O ile się nie mylę. A propos właśnie, wczoraj z Koła Fortuny dropnęły takie ciuszki, bardzo ciekawe zresztą. Ja sobie muszę ogarnąć, jak one w ogóle ten... Jak one się prezentują. Dobra, co to daje? Dobra, dajmy tak. I ta broń. Dystansowe, kurczę, ładny atak dystansowy będzie. Ok, czy jeszcze jakieś mamy Mamy! Dobra, czyli te wszystkie trzy przedmioty, które zdobyliśmy wczoraj z Koła Fortuny, one są jakby z jednego dowódcy. Super. Cieszy mnie to bardzo. Klejnot. No to ja to daję. Pewnie. Super. Super. Co to jest w ogóle? Skąd ja to mam? Jakiś klejnot taki wydarzeniowy, unikalny. Nie wiem, czy wygrałem skądś, czy jak, ale okej, mniejsza z tym. Jak sytuacja, miałem sobie przypomnieć, jak sytuacja z wioskami wygląda? Ile ja mam tych wiosek? Moment. Jak to się sprawdzało? W zamku się wchodziło tu. Ja nie mam żadnych wiosek na zimie.
Ty, a może ja je straciłem? Już nie pamiętam. Ej, no nie pamiętam. Dobra, no nieważne, bo wiem, że miałem wioski. Myślałem, że mam jak. Nie, no mam, panie, co jest? Mam te wioski. Mam 5 tych wiosek. O co tu chodzi? To jak to jest? Nie ogarniam tego. Klikam to. Wioski produkcyjne. Aha! Bo ja z żywnością mam kliknąć. Ale ja debil jestem, dobra. No mamy 5. No dobrze. Dobrze, a jeśli chodzi o Hamunaptrę, bo w Warensburgu wiem, że nie mamy nic, bo dopiero niedawno odblokowałem. Natomiast jeśli chodzi o piaski, nie mam. Myślałem, że mam jedną, ale nie mam. Tu w ogóle można aż 10 mieć wiosek. Na ziemi można mieć 5. A tak, 8 rubinów. Zero strat. Super. Pikachu ładnie pocisnął, ładnie. Kolejne zasoby, subcio. Okej, coś tam wpadło, fajnie. Wróćmy sobie teraz do naszego obozowiska, bo możemy zacząć znowu już tutaj sobie rekrutować co nieco. Zróbmy sobie tych, bo oni też w walce na dziedzińcu się bardzo przydają. Oni są dobrzy na murach. Wiecie, dajemy tarcze, lecimy nimi, a druga, trzecia fala mogą być już ci mięśniaki, no nie? I jest git, okej. Nazbieramy surki, to sobie wtedy tutaj ulepszymy po kolei wszystko. Exp wpadnie. Poziom jakiś, mam nadzieję, zdobędziemy, coś poatakujemy i będzie git. Ja nie mogę znowu reklamować. O nie. Dobra, Marek, spokojnie. Spokojnie, Marek, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Dobra. Czy odblokowałem się jakieś nowe zadania? Nie. Co ja muszę zrobić? Strzelcy manekiny 6. I łucznik. 20 łuczników. No to tego teraz nie zrobię, ponieważ nie ma miejsca. No to. To zrobię w takim razie już następnym razem. No i cóż. Taki odcinek trochę bez większego ładu. Nic specjalnego nie robiliśmy. Trochę tam poogarnialiśmy. No i cóż, na razie byłoby na tyle. I tak muszę teraz czekać, aż tam ataki podochodzą, aż się wszystko tam pobuduje, aż tam odblokuje, aż mi się zwerbują żołnierze, więc nie ma co. Ja chyba teraz się wezmę za nagrywanie, bo mam ochotę innej serii. Zobaczycie niedługo, jaka to będzie seria. No a z Good Game'a oczywiście też odcinki będą się co jakiś czas pojawiać. Także póki co, wielkie dzięki wam wszystkim za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się, no i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.